Banki spółdzielcze w swojej przeszło 150-letniej historii doskonale zdawały egzamin dla budowania lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. My wtedy, kiedy budowano banki spółdzielcze jako kasy pożyczkowe, w swoich środowiskach krok po kroku one budowały lokalną społeczność. Dzisiaj ta historia to dobry wizerunek w środowisku, ale również duże wyzwania, aby sprostać temu, co dzisiaj. A zatem regulacje europejskie, o których od roku całe środowisko spółdzielcze rozmawia, są tym niezwykle ważnym elementem dotyczącym przyszłości. Jak będzie wyglądało zrzeszenie? Czy to będzie ochrona instytucjonalna, tak jak mówi dyrektywa? Czy to będzie zrzeszenie zintegrowane? O tym od ponad roku toczy się rozmowa. Uzgodnienia w Ministerstwie Finansów, konferencje uzgodnieniowe, wszelkie opinie są słuchane. A ja wierzę, że zostanie wybrany najlepszy model. Opowiadam się za tym, żeby była ustawa w tym zakresie, którą konsultuje środowisko banków spółdzielczych z Ministerstwem Finansów, na tyle uniwersalna, a nie przesądzająca o jednym z form bezpieczeństwa w bankach. Mówimy tu o zrzeszeniu zintegrowanym, które jest uzupełnieniem ochrony instytucjonalnej. A zatem w tym zakresie, jako przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych w przyszłym tygodniu, a zatem po 8 spotkamy się w Komisji Finansów z Prezydium, aby równolegle tocząca się rozmowy w Ministerstwie Finansów mogły być przekazana informacja dla Prezydium Komisji Finansów. Dlaczego tak szybko i dlaczego zdecydowaliśmy się na to wspólne spotkanie? Dlatego, że ważna jest data 31 grudnia bieżącego roku, bo ona tak naprawdę mówi o tym, jak będą wyglądały banki. Jeżeli ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających do tego czasu nie zdążymy w parlamencie przeprocedować, to będzie niezwykle trudne dla środowiska. Z mojej strony deklaracja, że we wszystkie ważne głosy będziemy się wsłuchiwać bardzo poważnie. Lokalny rynek potrzebuje wsparcia banków spółdzielczych. Ze strony przedsiębiorców płyną bardzo dobre opinie o bankach spółdzielczych, o ich profesjonalizmie, o polskim kapitale, o możliwości uzgadniania i prowadzenia rozmów pomiędzy bankiem a klientem jako partnerami. To mówię o partnerach biznesowych, ale również o dobrej współpracy z samorządami. Chciałabym, aby te relacje były w dalszym ciągu budowane, pielęgnowane, a jeżeli nowe rozwiązania dadzą szansę rozwoju bankom, pomimo ich bardzo dużych zastrzeżeń na dzisiaj, to będziemy robić wszystko, aby banki spółdzielcze w swojej istocie miały dobre warunki dla funkcjonowania. Przez te wszystkie lata pokazały się świetnym partnerem w środowisku lokalnym, akumulowały ten kapitał środowiska lokalnego i przeznaczały na inwestycje w środowisku. Dziś to naprawdę profesjonalne, dobre, nowoczesne banki z dobrymi pracownikami, z dobrą procedurą, ale mam nadzieję również z dobrymi relacjami w środowisku. I chcę powiedzieć, że całe środowisko od banków zrzeszających poprzez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych, a przede wszystkim Związek Banków Polskich, całe środowisko rozmawia o tym, jak ważnym partnerem biznesowym, jak ważną instytucją kredytodawczą i bezpieczną są banki spółdzielcze. Czekamy na ważną, poważną dyskusję, która będzie toczyła się w parlamencie. I mam nadzieję, że w opinii wszystkich banki spółdzielcze, tak jak w mojej, mają taką bardzo dobrą renomę.